roniłaś łzy, płakałaś nocami? To, co było, to było, ale poczułam się, było mi bardzo przykro, czułam się źle z tym. Uważałam, że nie skończył jednej relacji, a zaczął drugą. Ja mam swoje zasady i uważam, że trzeba się też kierować oczywiście sobą, ale tak jak ktoś by nie chciał być potraktowany, to zachowuje się między innymi tak, jakbym sama chciała być potraktowana. Ja bym nie chciała być potraktowana tak. Marcin ostatecznie potraktował mnie na sam koniec w hotelu. Mi już nie było tak naprawdę, ale tym, co zrobił, tak mnie potraktował. Więc no, czułam się źle, było mi przykro, również uroniłam łzy, płakałam, ponieważ uważałam, że zachował się nie fair, olał to wszystko, co się wydarzyło. Ja też nie chciałam wchodzić w to, co będzie robił po programie, z kim będzie tworzył relacje. On mówił, że chce się wyszaleć, on mówił, że zobaczymy, jak to będzie po programie Życie Rzeczywiste, zweryfikuje naszą relację, czy będziemy się dobrze kolegować, czy będziemy się przyjaźnić, czy będziemy parą. Ale to, jak się zachował, to było taką kropką nad i, która podsumowała całą naszą relację i więcej nie potrzebowałam. Czy było ci przykro, że Marcin nie czekał na ciebie tak samo jak Krystian na basie? Tak, było mi bardzo przykro. Ja odpadłam tuż przed tygodniem finałowym, więc były to takie już ostatnie chwile w hotelu i mówiliśmy sobie, że widzimy się na finale, widzimy się, gdyby wyszło, że ty odpadniesz, ja będę czekać na ciebie, więc ja mu kibicowałam, powiedziałam mu przy moich ostatnich chwilach, kiedy miałam 15 minut, że życzę ci powodzenia, dąż do swojego, dąż do celu, ja będę na ciebie czekać na wyspie, jeśli jeszcze będę i na pewno widzimy się po programie. Więc było mi bardzo przykro. Cześć, tu Natalia, znacie mnie z trzeciej edycji Hotelu Paradise. Mam nadzieję, że podobał się wam mój wywiad. A jeśli wam się podobał mój wywiad, to komentujcie, subskrybujcie i śledźcie kanał przeambitni.pl.